I tu chciałem wam pokazać jeszcze raz widok z naszego balkonu o wschodzie słońca. Za 15:07 wygląda to naprawdę pięknie. Witajcie w drugim dniu naszej wycieczki po Neapolu i okolicach. Udało nam się trochę zregenerować siły po wczorajszym, po tym jak zabiło nas muzeum archeologiczne. Niestety ładna pogoda oczywiście w Neapolu została odwołana i dzisiaj pada deszcz i wieje i jest, powiedziałbym, trochę zimno. No tym niemniej trzeba iść i zwiedzać. Będziemy się wybierać dzisiaj w kierunku Pompejów. Na zatoce dzisiaj widać morze mocno wzburzone, wkurzone przez ten wiatr. Tak wieje, że mało mi telefon nie wyleciał z ręki z tego balkonu. Więc ostatni widoczek z naszego studia na 12 piętrze wieżowca. Śniadanko w naszym hotelu jest w stylu całkowicie włosko-ciastkowym. Przed opuszczeniem naszego pokoju w hotelu B&B Belvedere ostatni taki rzut na pokój. Z fakapów to tyle, że nie było czajnika do herbaty i ani lodówki. No i to, że nasza prywatna łazienka okazała się być poza pokojem. W łazience niestety zepsuło się światło, więc musieliśmy przynieść własną lampkę. Ale to, co mnie urzekło, to pralko-umywalka. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie, żeby była umywalka i tarka do prania zintegrowana w jedno urządzenie. Czad! Miejsce natomiast zdecydowanie broni się tym widoczkiem z balkonu. A, cudownie. Jedziemy windą w naszym wieżowcu. I ciekawostką jest, że żeby jechać windą, trzeba do tej puszki wrzucić 10 eurocentów i kto zapłaci, ten jedzie, a kto nie zapłaci, idzie schodami. Tu nasza ulica Via Maddalena. Tym razem z dołu i opuszczamy to miejsce. Idziemy dalej. Chodnik. Chodnik trochę zajęty, a tutaj piękna kamienica taka, chyba dawno nieremontowana. Tu mają takie ciekawe ciasta z jajkami w skorupkach. Tutaj nowoczesna kabliczka z Matką Bożą w złotym aluminium. Tutaj pranie się suszy, Maradona. Tutaj kościół, w którym byliśmy wczoraj. A tutaj śmietki. Wszędzie śmietki. Nad oknem anioł. Tu rzeźbione drzwi takie. Ponieważ udało nam się wyjść z hotelu w miarę wcześnie, bo o 10:00, a pizzerie Michel coś tam otwierają o 11:00, to wymyśliliśmy, że staniemy w kolejce już teraz i może uda nam się dostać na tą najlepszą pizzę w Neapolu. No to jesteśmy, pizzeria da Michel, o 10:20. Jesteśmy drudzy w kolejce i za nami już ustawiają się ludzie. Także zakładam, że o 11:00 zjemy najlepszą pizzę w Neapolu. No to wszystko przez to, że umieszczają go co roku w przewodniku Michelina. Więc dotarliśmy tu o 10:20. Dzięki temu jesteśmy drudzy w kolejce. A za nami już ustawiła się kolejka. A do otwarcia jeszcze 20 minut. 5 minut do otwarcia. Kolejka się nieustannie powiększa. I
i udało nam się wejść do środka punktualnie o 11:00. Cały lokal już zajęty. W menu 4 pizze do wyboru: margherita, marinara, cosacca i marita po 5,50 wszystkie. No i zobaczymy, czy to było warte stania godzinę w kolejce. Pizzeria da Michel działa od 1870 roku. Na ścianie portret Michela. Tutaj pierwsze miejsce w rankingu 50 pizzerni. Ach, uwielbiam pić z takich plastikowych kubeczków. Więc tu mamy pizzę cosacca, a tutaj marita, czyli pół na pół margherita i marinara. Więc my już zjedliśmy i wychodzimy, a przed tutaj restauracją tłum ludzi się kłębi i walczą o następne miejsca. Ela w końcu szczęśliwa, bo w końcu udało nam się znaleźć kafejkę, gdzie można było zamówić herbatę, a nie tylko tą cholerną kawę w naparstku. Juhu! Więc na spokojnie teraz słów kilka o pizzy u Michela. Generalnie pizza nie była zła, prawdopodobnie rzeczywiście najlepsza z tych, które jedliśmy w Neapolu. Broni się tym głównie, że była pieczona w tym piecu opalanym drewnem, więc taki smaczek to ciasto dostaje, ale... A tu jest dobre. Kapliczka ze świętym Maradoną. Ale 7 razy nagrywałem to, co było po ale, ale ciągle coś mnie rozpraszało i w końcu straciłem wątek, więc dogrywam teraz. Generalnie o tej pizzy morał był taki, że no pizza była dobra, aczkolwiek da się zjeść lepsze. Pewnie w barii jedliśmy lepsze. Natomiast to, co się działo na koniec, to było dziwne, bo kelnerzy po jakimś czasie wprowadzają nerwową atmosferę, żeby już wychodzić. Wszyscy się podrywają, wychodzą. Potem taka niekomfortowa sytuacja, że zapłaciłem kartą i wprawdzie kopertą nie było doliczone i poszedłem do stolika się ubierać. Za chwilę podszedł kelner i upomniał się o napiwek i to było bardzo dziwne i zaskakujące. No i generalnie to jest taka fabryka nastawiona na zarabianie pieniędzy, wyciąganie. Jedni za drugimi wchodzą, wychodzą i no dziwny to jest klimat. Generalnie koniec końców nie polecam. Myślę, że na pewno nie warto stać w kolejce godziny, a na pewno nie dłużej niż godzinę. A tu jeszcze więcej świętego Maradony i szarfy. Tu piękny mural z Maradoną, a tu, że Maradona wiecznie żywy. Bardzo mi się podoba w neapolitańskich podwórkach, że dostawiają windy do starego budynku od zewnątrz po prostu. Bardzo fajnie to wygląda. Złapała nas potworna ulewa, więc chroniliśmy się w kościele świętej Marii poświęconym duszom czyśćcowym. I tak to tutaj wygląda. Tu gdzieś weszliśmy w taki prawdziwy Neapol.
barwy Maradony wszędzie i zaczął padać deszcz. Jak widać tam przez drzwi z tyłu teraz jest absolutne obrywanie chmury. No i musimy to przeczekać i potem chyba pojedziemy już do tych Pompeji. A tu jesteśmy w sklepie z kiełbasami, szynkami. Takie wspaniałości. Om nom 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 nom. I taką wspaniałą kanapeczkę żeśmy sobie zamówili. A Ela na wynos kupiła sobie pudełeczko oliwek. Fajna, stylowa uliczka. Tutaj trafiliśmy na kompleks monumentalny Świętej Klary. Idziemy zobaczyć, czy da się tu gdzieś wejść od frontu. Nie udało się wejść od strony kościoła, ale udało się wejść od strony klasztoru za jedyne 6 euro. I tutaj jest bardzo ładnie. Zachowały się malowidła ścienne i takie kafeleczki wszędzie tu wzdłuż tych. A tutaj takie fajne kolumny wyłożone kafelkami. I drzewa cytrusowe. Tu kafelki. Tu lawenda. Generalnie piękny ogród. Niby zimno jak cholera, a pomarańcze rosną. Dojrzewają. I tu na tych kafelkach obrazki z epoki przedstawiające życie tamtych czasów. Są cytrynki. No, piękny jest ten ogród. Tu strefa archeologiczna i wykopy jakichś dawnych murów, które były w tym miejscu. Tu zdjęcie z krzyża. W sekcji muzealnej wiele eksponatów, znów rozmaitych kamieni. A tutaj na piętrze w relikwiarzu kość świętego Laurentego. I wychodzimy znów na te piękne krużganki, zdobione sufity i te częściowo zachowane malowidła. A tu jest taka wielka turboszopka. Tu jest fajny kościół, trafiliśmy z fajną fasadą. Takiej jeszcze nie widziałem. I ten dziwny kościół niestety zamknięty. A tutaj
taki fajny przesmyk. A, bo to jest ten kościół właśnie Nowego Jezusa, Jezu Nuovo. To jedna z atrakcji turystycznych, a to jego plac. No ale nie zwiedzimy, no bo zamknięte. Więc już idziemy tą fajną uliczką, przesmykiem w kierunku metra i jedziemy do Pompejów. Tu jeszcze jedna piękna neapolitańska uliczka i takie piękne podwóreczko. Trochę dużo tu malują po tych murach. Jedziemy do Pompejów. I już jesteśmy w Pompejach i znaleźliśmy nasz hotel Maison de Luxe. To ten balkon. I udało nam się dostać do naszego hotelu i tu wygląda naprawdę pięknie. Marmury na podłodze i takie tutaj jacuzzi w środku pokoju. Jakby tego wszystkiego było mało. Motylki na ścianach. Tutaj kibel piękny, cały wykafelkowany. A tu obok cały pokój prysznicowy. Dobrze to się prezentuje. Ciekawe, czy działa. Czy jak wszystko we Włoszech. I ten żyrandol. O mój Boże. I dotarliśmy do Pompejów, a dokładniej stoimy przed sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Idziemy zobaczyć, czy jest wystawiona Matka Boża Pompejańska. Boża jeszcze zasłonięta, ale jutro już będzie odsłonięta. A w Pompejach, w pizzerii Neapolitana, dzisiaj testujemy makarony, ragu. A ja tutaj nie pamiętam, nie potrafię powtórzyć nazwy, ale wygląda fajnie. Jakiś makaron w cieście od pizzy. W środku, w tym placku jest mięsko z tym makaronem i dodatkowo jeszcze dostaliśmy koszyczek chleba. Pompeje nocą. Tak się prezentuje katedra. Woda się już gotuje. Zaraz się ugotujemy na twardo. Teraz wieczorny relaksik. Trochę przesadziliśmy z tą pianą wszak. Ale miejmy nadzieję, że nie pójdzie ta piana na cały pokój.